Łukasz Bur. Witamy w kolejnym odcinku Fundacji Polskie Lasy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przybliżyć bekowisko Danieli. Znajdujemy się na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Jest to miejsce, gdzie populacja Daniela zaliczana jest do jednych z największych w Polsce. Daniele, można powiedzieć, są gatunkiem, który wyglądowo jest pomiędzy jeleniem a sarną. Byki Daniela w wadze dochodzą około do 80 kg, łanie zaś w granicach 50 kg. Znajdujemy się w miejscu, gdzie bekowisko Danieli odbywa się od lat. Przejdziemy za chwileczkę na arenę i tam przybliżę Wam, jak wygląda okres gotowy tego gatunku. Udało mi się znaleźć łopatę od Daniela. Powiem Wam pokrótce, jak zbudowana jest taka łopata. To, co znalazłem, to jest pojedyncza tyka. Tutaj na samym początku mamy oczniak. Nazwa, bo występuje bardzo blisko oka, więc nazywana jest oczniakiem. Powyżej mamy opierak. Następnie mamy odrost, który tutaj tak widać z boku, to jest ostroga. Następnie te zakończenia łopat nazywane w gwarze łowieckiej są sękami. Tutaj mamy łopatę od dorosłego byka, świetnie wykształconą, tak zwanego, można powiedzieć, pełnego łopatacza, chociaż u młodszych osobników to poroże troszeczkę wygląda inaczej. Niekiedy można spotkać tutaj tak zwaną zatokę. Idziemy dalej na arenę. Powoli robi się już ciemno. Tam opowiem Wam więcej o bekowisku. Znajdujemy się na arenie. Jest miejsce, gdzie odbywają się potyczki byków podczas bekowiska. Najbardziej taką charakterystyczną cechą, którą możecie zauważyć na tak zwanych arenach, są poobdzierane drzewa z kory. Byki podczas swoich godów są przepełnione testosteronem i często ocierają się porożem czy swoim ciałem o takie drzewa, zostawiają tutaj swój zapach, co jest cenną informacją dla łań. To samo odbywa się w dołkach, gdzie byki podczas kopania takiego dołku często oddają w niego mocz, następnie tarzają się w tym dołku, aby spotęgować swój zapach. Ten niezbyt przyjemny zapach, który po pewnym czasie tutaj może się unosić, jest świetną informacją o kondycji takiego osobnika dla samicy. Więc każdy byk przed wyjściem na bekowisko w celu poznania nowej łani, no tutaj zażywa takiej kąpieli. No i własnymi perfumami tutaj się psika, żeby przywabić jak najwięcej łani. Podejdziemy może bliżej i zobaczycie, jak wygląda taki dołek. Ten dołek jest wykopany przez Daniela już bardzo wcześnie, na samym początku bekowiska. Taki dołek w gwarze łowieckiej nazywany jest kołyską. Jak wygląda i przebiega same bekowisko? Tak naprawdę bekowisko, w przeciwieństwie do rykowiska jeleni, może nie jest tak głośne. Daniele, stąd nazwa, wydają takie beczenie, które przypomina, można by powiedzieć, bekanie. I tutaj troszeczkę jest inaczej, bo tu łanie wybierają samca. Generalnie przychodzą tutaj łanie i wybierają głównie starsze osobniki, dojrzałe. Podczas bekowiska najstarsze byki niekiedy same pierwsze zajmują miejsce na arenie i niekoniecznie musi dochodzić między nimi do potyczek, bo jakby największy, najmocniejszy byk sam wybiera tutaj teren, gdzie on będzie rządził i zazwyczaj młodsze byki nawet nie wchodzą mu w drogę.
pojedynki, w przeciwieństwie do pojedynków między bykami, na przykład jelenia, są bardziej emocjonujące i w przypadku jeleni byków, gdzie byki często raczej podczas rykowiska oceniają się, idąc równolegle do siebie, tak Daniele z racji chyba południowego temperamentu, że tak powiem, za wiele się nie oglądają, tylko bardzo często dochodzi między nimi do potyczek, które no, naprawdę są emocjonujące, i trzask poroża dwóch byków, które walczą, naprawdę niesie się po całym lesie. Powoli się ściemnia i za chwilę tu na tej arenie zacznie się dziać. Będziecie mieli okazję to zobaczyć. Dzisiaj okazję obejrzeć i usłyszeć bekowisko Danieli. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Was zainteresowałem tą tematyką. Okres jesieni w lesie, pomimo tego, że temperatura powietrza spada, to tak naprawdę w okresie jesiennym w lesie robi się naprawdę gorąco. Mieliśmy niedawno rykowisko jeleni, teraz mamy bekowisko Danieli. To równie piękny spektakl, który Wam wszystkim polecam obejrzeć na żywo. Pozdrawiam, Daszburg.